Jakie państwa są użytkownikami armatochaubic samobieżnych K9? Jest to szczególnie ważne dla nas, ponieważ po pierwsze, nasze kraby mają podwozia od K9, o czym mówię na moim drugim kanale, dlatego zapraszam na kartę społeczności. Ogólnie zapraszam też na te inne materiały, inne kanały, zapraszam na mojego X-a. Dziękuję za wsparcie. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, funkcja wspieraj, komentarz z super podziękowaniem i dodatkowo oczywiście kupujemy tych K9 dużo, o wiele więcej niż bym chciał. Wolałbym, żeby tutaj jednak zwiększono produkcję krabów. Jeszcze raz powtórzę, firma należąca do państwa i to od państwa zależy, ile tych krabów będzie powstawać i czy będzie mogła być zwiększona ich produkcja. No ale jeśli chodzi o nas, to podpisaliśmy już umowę na 212 sztuk. Łącznie mowa była nawet o 672 K9, kiedy my mamy kraby, no ale nieważne. No ale zobaczymy. I tak, jeśli chodzi o państwa, które są użytkownikami K9, to oczywiście po pierwsze Korea Południowa. Oni posiadają ich ponad 1100, docelowo mają mieć ich ponad 1100. Nie wiem do końca, czy już te wszystkie kontrakty są zrealizowane. No troszkę im ubyło, ponieważ część tych K9 też, które trafiła do nas, to nie były takie glandznówki nieśmigane, ale to i tak nieważne. Więc po pierwsze Korea Południowa, ponad 1100 sztuk. A jeśli chodzi o to, dlaczego krab nie może być jednak sprzedawany na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie chcemy, no to niektórzy wskazują, że może to wynikać z powodów pewnych ograniczeń nałożonych na nas przez to, jakie posiada podwozie. Nieważne. Później mamy Turcję i tam występuje K9 jako T-155 Firitina i Turcy chcą ich mieć 350. Najpewniej ta liczba może wzrosnąć, tylko znając ich, oni już je będą na tyle mocno zmieniać, że to już naprawdę może być T-155. Następnie, tutaj mam ściągę, nie będę tego krył, mamy Egipt, który chce pozyskać 216 K9 i większość z nich ma być wyprodukowana u nich. Tak? Tak się podpisuje umowę. Tak samo zrobili Turcy. Jeśli coś kupujemy, to produkujemy u siebie. No i Egipt chce pozyskać 216 K9. Następnie mamy Indie. W Indiach występuje K9 jako Vaira T. I mówi się o 100 sztukach. Najprawdopodobniej ta liczba będzie większa. Co to jest 100 sztuk AHS-ów dla Indii? No ale może chcą coś po prostu swojego wyprodukować albo na podstawie K9. Później mamy Rumunię, która podpisała umowę na 54 K9. I one mają być realizowane w najbliższym czasie. Tak, było dużo gadania o tym, że one tam będą produkowane. No najprawdopodobniej nie. No nikt tyle ci nie obieca, co ktoś, kto coś ci chce sprzedać. Tak to może ujmijmy. Mamy również Finlandię, 48 K9, Norwegię, 24 K9 i Estonię, 18 K9, chociaż tutaj może się to zmienić w najbliższym czasie. Do tego mamy Australię, która produkować będzie je, to znaczy K9 jako AS9 i oni chcą ich 30. Dwie mają powstać w Korei, a 28 ma powstać w Australii w specjalnie ku temu zbudowanej fabryce. No nie tylko ku temu celowi, ale no to tylko nam pokazuje, że jeśli się chce, to się da. Więc sukces. Tego sukcesu nie wolno odmówić K9. To armatochaubica w tej podstawowej wersji tania. Pamiętajmy, że nasze kraby jednak są lepiej wyposażone, co zwiększa koszt. I tutaj jeśli chodzi o tą produkcję, to oni jednak są dosyć skłonni do tego, żeby od pewnego momentu, od pewnej liczby ta produkcja w dużej części była przekazywana odbiorcy. Patrz, Turcja, Indie, Egipt. O nas nie będę mówił, nie będę się denerwował. Siedzę tutaj już 3 godziny. Ponad i poruszałem już temat krabów, poruszałem już inne tematy, które mogą być denerwujące. I tak, jeśli chodzi o nasze zakupy przez ostatnie lata, to K9 powyżej 100 sztuk są przeze mnie oceniane w sposób najbardziej negatywny. Cała reszta, można powiedzieć, się broni.
bardziej, mniej, ale jednak się broni. Powyżej 100 K9 w mojej opinii jednak nie. Ale K9 samej w sobie nie wolno odmówić sukcesu. To jest jednak armatohaubica, która odniosła duży sukces. Ciekawe, gdybyśmy mieli kraby z innym podwoziem i byśmy mogli je oferować na zewnątrz i gdyby jednak nasze władze wiedziały, że wspiera się przemysł, jeśli chodzi o sprzedaż na zewnątrz i warto udzielać nawet ku temu pożyczki. I tutaj te pożyczki też są bardzo ważnym elementem sukcesu K9, tego nie kryjmy. No, ale wielu odbiorców, można powiedzieć niedługo, no może nie niedługo, ponad 2000 sztuk, które mają powstać, to jest gigantyczny sukces. To jest dobra armatohaubica. Gorsza w mojej opinii od Kraba, nawet w tych lepszych wersjach, jeśli chodzi o K9, ale bardzo dobra armatohaubica. Jedna z najlepszych armatohaubic na świecie. Z kilku najlepszych armatohaubic na świecie. Gdyby nie to, że mamy Kraba, to wybór K9 w mojej opinii byłby bardzo dobrym wyborem. Gdybyśmy ją produkowali w Polsce. No ale wiecie, że mamy Kraba, że te środki należało po prostu przeznaczyć na zwiększenie produkcji Kraba. Tak jak powiedziałem, Krab jest produkowany przez firmy należące do państwa, no i one sobie nie mogą od tak zwiększyć produkcji, no musi być im to nakazane. Co jeszcze miałem powiedzieć? Gdy spojrzymy na te państwa, to są to państwa przeróżne. Państwa skandynawskie, państwa w miejscach, gdzie z różnych powodów te armatohaubice mogą być z większym prawdopodobieństwem użyte. To nie jest tak, że to jest konstrukcja jakaś z wadami, niedociągnięciami, chociaż tutaj brak systemu gaśniczego wewnątrz już się raz zemścił, przynajmniej raz, ale to jest dobra armatohaubica. A właśnie dzięki temu, że no jednak są skłonni przekazywać kompetencje na jej produkcję na zewnątrz, wspierają jej sprzedaż pożyczkami, transferem technologii, to też jest duży plus. I to też wpłynęło w znaczny sposób na to, że jednak ta armatohaubica odniosła sukces, który należy docenić. Gdyby Krab odniósł, no można powiedzieć, gdyby mógł być sprzedawany na zewnątrz i gdybyśmy to wspierali, gdyby trafił do tylu państw, no to byłbym niesamowicie zadowolony. Oczywiście to, że jest to pojazd, jest to armatohaubica używana przez tyle państw, jest dużym plusem. Jeśli chodzi o AMO, jeśli chodzi o modernizację, jeśli chodzi o dostęp do części. No, może być też dużą wadą, ale z założenia im więcej tych operatorów jest, użytkowników i w większej ilości coś powstało, to najczęściej przekłada się to na to, że jednak no, w łatwiejszy sposób można pozyskiwać do tego typu rzeczy i części, i nowsze AMO, i je modernizować. No, chyba, że się jest producentem innej armatohaubicy własnej, chociaż złożonej z wielu elementów z zewnątrz, no to wtedy to jednak blednie. I tak będę się czepiał Kraba i K9 bardzo długo, ponieważ uważam, ale to już się wyraziłem na ten temat. Więc bardzo jestem ciekaw, czy kupimy coś powyżej tych 212 K9. Wolałbym rozkręcić produkcję Krabów. Jesteśmy do tego zdolni i dalej, można powiedzieć, pracować nad Krabem i pozyskiwać większej ilości Krabów. K2 się trzymajmy, Czunmło się trzymajmy, czego tam jeszcze? Ewa 50, jeśli będzie ta wersja PL, tego też się trzymajmy. Współpracujmy z tym państwem, ono ma nam dużo do zaoferowania, ale w tej materii dzisiejszego bohatera, no może nie. 212 sztuk to i tak bardzo, bardzo dużo i realne wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Tak to może ujmijmy i miejmy nadzieję, że te 212 sztuk jednak zostanie w pewien sposób zmodernizowane, żeby dojść do tego standardu, który ma Krab. Czyli ten system gaśniczy, APU wewnątrz, to są ważne elementy.
Miało być o tym, kto jest użytkownikiem K9, a ja od razu skręciłem na kraba. Obiecuję, że przy omawianiu innych konstrukcji, bo to początek serii, o tak to może ujmijmy, już nie będę tak stronniczy. Porozmawiamy o użytkownikach Apache, K2, chociaż tu na razie jest dosyć ograniczona liczba, jeszcze, czy też Abramsów, czego jeszcze, Leopardów, więc zapraszam do zasubskrybowania i nie będę później tak narzekał jak dzisiaj. Dziękuję za wsparcie, zapraszam do tego wsparcia, oceń, skomentuj, spójrz na kartę społeczności, wrzucam tam materiały z moich pozostałych kanałów, szczególnie polecam ten kanał bardziej historyczny. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.